Yell in the building. Oh, I'm in the zone, man. Yeah. Now tell me who can stop me. I'm in the zone. Competition's none in a league of my own. All about the W. I'ma bring it home when it's over. Powiedział mi liczyć i stanąć. Stała się jasność. Competition's none in a league of my own. Będą szukać trójki na zwycięstwo. Stawowicz. Nie! 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 Cześć, tu Marek Szubski. To jest program Szósty Zawodnik na portalu WLC.pl, lepsza strona Wrocławka. Dziś moim i waszym gościem jest Mariusz Lewandowski. Dzień dobry. Aktualnie trener Towarzystwa Koszykówki Młodzieżowej. Do niedawna jeszcze Junak Wrocławek. I właśnie od tego zaczniemy. Skąd ta zmiana? Dlaczego przeszedłeś z Junaka do TKM-u? Na początku to chciałem powiedzieć, że ja bo jestem wychowankiem klubu MMKS Junak Wrocławek. Trenowałem u świętej pamięci trenera Grzegorza Karolewskiego. Tak się złożyło, że po prostu Piotr otworzył klub, byłem trenerem. Ze względu na to, że byłem wychowankiem, chciałem uczestniczyć w tych zajęciach, w tym wszystkim, co Piotr ułożył i miał swoją wizję. No ale niestety nieraz tak jest, że po prostu różnica charakterów, inne poglądy powodowały to, że odszedłem z klubu, ale przede wszystkim tu ukłony dla całego klubu, dla rodziców, dla dzieci, bo dla mnie to było niesamowite przeżycie, praca z tymi dziećmi, z rodzicami. To jest nauka dla mnie i dla wszystkich tak naprawdę, bo to jednak 2,5 roku ciężkiej pracy, praca z dziećmi jest bardzo ciężką pracą. No i z tego miejsca, jak akurat jest możliwość, to chciałbym podziękować rodzicom, trenerom klubu MKS Junior Wrocławek oraz prezesowi Piotrowi za współpracę. Życzę temu klubowi przede wszystkim dużo sukcesów i wszystkiego dobrego. Piotrowi Karolewskiemu po prostu samych sukcesów. Ja osobiście klubowi MKS Junior Wrocławek bardzo dużo zawdzięczam, bo poznałem wspaniałego człowieka, jakim był Piotra tata, świętej pamięci Grzegorz Karolewski. Wspaniały człowiek, wspaniały trener, niesamowita postać i uważam, że w dzisiejszych czasach takich trenerów brakuje, bo ja uważam, że dzięki temu, że stanął na mojej drodze trener Grzegorz Karolewski, osiągnąłem bardzo dużo w życiu. Przede wszystkim rozwinął mnie jako człowieka, bo to jest bardzo ważny aspekt. Zaufałem trenerowi, gdzieś my trenowaliśmy 3-4 razy w tygodniu, obozy, turnieje. Dla mnie to było niesamowite przeżycie. Zawsze wracam bardzo dobrymi wspomnieniami do tego, co tak powiem było i tyle. No. I od kiedy trenowałeś? Od samego początku, jak reaktywacja klubu MKS Junaka Wrocławek powstała tak naprawdę. Nie? 2,5 roku ciężkiej monotonnej pracy, bo to małe dzieci. Wiadomo, że dla Piotrka też nie było to łatwe, bo przede wszystkim musiał rozwijać to. To po prostu nie jest łatwa sprawa i poszedł w ślady taty, bo chciał kontynuować, że tak powiem, rozwój tego klubu i mówię, z tego miejsca chciałem życzyć jeszcze raz wszystkiego dobrego, że tak powiem, Piotrowi Karolewskiemu, całemu sztabowi trenerskiemu, przede wszystkim dzieciom, bo to o nich chodzi. Ale no nieraz jest tak, że mówię, różne poglądy i charaktery
po prostu powodowało to, że dziś mnie nie mam. Nawet porównałbym to do sytuacji Iwana Almeidy z Wrocławek, czy tak powiem, bo mówię, nieraz jest tak, że się, jak to mówi się, że składasz przysięgę, a nieraz jest tak, że ludzie się rozstają. A my z Piotrem znaliśmy się 20 tam parę lat, jeździliśmy razem na turnieje, obozy, także nieraz tak jest, ale to nie zmienia faktu, że naprawdę z całego serca mojemu macierzystemu klubowi życzę jak najlepiej. Rozumiem. Fajne pożegnanie. Tak. Nie, no oczywiście. Ja mówię, grałem kupę, przepraszam, bardzo dużo lat w klubie i mam do tego klubu sentyment. Bardzo szanowałem swojego trenera. Naprawdę jasne. Był dla mnie niesamowitą postacią, bo ja też osobiście teraz, gdzie jestem trenerem, dużo takich pewnych aspektów pamiętam, jak trener do nas podchodził. Dla mnie to był generałem. Ja wszedłem na trening, pamiętam jak dziś, jak zaczynałem, miałem 12 lat, jak zaczynałem w szkółkę, wszedłem na trening, przywitałem się z kolegami nowymi z drużyny, wszedłem i wszedł trener. Postać, 1,95 wzrostu, duży, masywny. Generał. Kultura, cisza, każdy miał do trenera szacunek. Ja do dzisiejszego dnia mam wielki szacunek, tak jak dla trenera żony pani Tereski. Przy okazji pozdrawiam serdecznie panią Tereskę. Też bardzo dużo pomagała nam, jeździła z nami na obozy, turnieje, a to uważam, że aspekt wsparcia bliskiej osoby z tyłu, gdzie praca z młodzieżą jest bardzo ciężką. Trener pamiętam, że zawsze miał, że jeździła z nami właśnie pani Tereska, to jak najbardziej z tego miejsca też chciałbym pozdrowić panią Tereskę. Czyli postura pana trenera nie budziła respektu, tylko osoba. Osoba, charakter, podejście. Zawsze z każdego z nas osobno potrafił podejść do nas, że tak powiem, zwrócić uwagę. Wiedział zawsze za dobre wynagradzał, a za złe karał, że tak powiem. Karał w cudzysłowie oczywiście, bo miał odejście. To jest jednak praca z młodzieżą, gdzie mieliśmy, tak było nas 15-17, to też nie 15 osób komuś na głowę nie może wejść tak naprawdę. I tu mieliśmy trenera, gdzie jeśli mówił, to była cisza. Tam nie było tak, że ktoś piłką odbijał, że ktoś sobie skakał, rozmawiał, ale szacunek miał u wszystkich. Proszę zobaczyć, ile ludzi wspomina bardzo dobrze trenera. Miał szacunek i tak naprawdę był jeszcze do tego w 2003 roku, zdobył mistrza Polski trenując z zawodnikami, tylko wyłącznie z Wrocławka, także ogromny szacunek, ogromna wiedza i ja mówię, ja cieszę się, że trafiłem do tego klubu jako zawodnik, bo bardzo dużo temu klubowi zawdzięczam. W trzecim roku mistrza sama Akanwil, ale do tego jeszcze dojdziemy. Czyli nie muszę pytać, na kim się wzorujesz jako trener. No, chyba to oczywista odpowiedź. Tak, ja powiem szczerze, że odkąd poznałem... Dwa i pół roku po prostu trenowałeś, tak? Tak, żeby domykać temat Junaku. Dwa i pół roku byłem trenerem w klubie MKS Junak Wrocławek. A wzoruje się bardzo dużo aspektów. Wzoruje się na trenerze Grzegorzu Królewskim, świętej pamięci, ze względu na to, że był moim mentorem. Ja się do tego przyznaję, ja uważam, że miałem bardzo dobry kontakt z trenerem i że tak powiem, wspominam go bardzo, bardzo dobrze i serdecznie, bo uważam, że jeśli dzisiaj byśmy mieli takich trenerów, jak świętej pamięci trener, z taką charyzmą, ale z też podejściem, to nie tylko chodzi o aspekt typowo koszykówki, typu, że masz być zawodnikiem i tak dalej. Podejście, rozwijania dziecka, uczenia kultury, bo tak naprawdę my spędzaliśmy z trenerem więcej czasu niż w domu tak naprawdę. Mieliśmy 3-4 razy treningi, obozy, turnieje, mecze. To jeśli trenerowi się zaufa, tak jak ja zaufałem swojemu, to tylko idziesz do przodu. Nieważne, czy jesteś zawodnikiem pokroju, że rzucasz 20 punktów, czy jesteś zadaniowcem, ale jesteś w tej drużynie i walczysz na każdym treningu, oddajesz swoje serce i to jest bardzo ważne, bo dziecko, jeśli nie zaufa trenerowi, może być różnie. Dziecko musi się czuć komfortowo. Ja się czułem, mimo że uważam, że to był że trener był moim generałem, bo tak to wyglądało, ale zaufałem, nie bałem się. Miałem, uważam, bardzo dobry, wyśmienity wręcz kontakt z trenerem. I przede wszystkim taki aspekt jeszcze chciałbym powiedzieć odnośnie. Właśnie nauka była koszykówka. I to zawsze trener też nas sprawdzał, czy my się uczymy, czy nie, czy rodzic zadzwoni. Jak rodzic zadzwoni, ktoś się nie uczył, to wchodził na trening i zawsze robił chodź. I tak było. I była rozmowa i człowiek wiedział, czyli, że... Czyli nauka też. Tak, też. To też bardzo, bardzo ważne. Ja moich kolegów z rocznika 89 z Junaka Wrocławek, koledzy moi studiowali i przede wszystkim dobrze się uczyli, studiowali, poszli na studia, opuścili Wrocławie. Niektórzy są, że tak powiem,
w koszykówkę grają, czy Damian Janiecha, czy Przemek Tradecki, to też właśnie to moi koledzy, przyjaciele, że tak powiem, z boiska i również się rozwijają się jako koszykarze. A Damianowi życzę przy okazji szybkiego powrotu do zdrowia. Życzymy. Dlaczego takim razie TKM? Teraz powiedz, dlaczego TKM i co będziesz tam robić, czy jaką grupę, bo z tego co wiem, 2015-2017, tak, takich chłopaków. Bardzo ważnym aspektem tego wszystkiego, że trafiłem do klubu TKM Wrocławek, przepraszam, jest osoba prezesa Piotra, ze względu na to, że bardzo dobrze... Świderskiego, tak oczywiście, przepraszam. Piotra, i tu, i tu Piotr. Tak, i tu Piotr. Spodobało mi się przede wszystkim, że pracę dzieci i młodzieży nie wszyscy widzą. Nie wszyscy patrzą na to, że myślą, że iść na trening, wziąć grupę dzieci i pobawić się z piłką, to nie jest tak. A tu prezes Piotr Świderski, że tak powiem, słyszał o mnie, wiedział, że mam podejście do dzieci i docenił przede wszystkim moją ciężką pracę, bo praca naprawdę z dziećmi jest pracą niedocenianą. A tu jako prezes wieloletni klubu po rozmowach powiedział, że widzi mnie tu, żebym prowadził dzieci, żebym rozwijał się ja przede wszystkim i rozwijał dzieci, że tak powiem, umiejętności, szkolił się w tym i robił i wykonywał swoje prace jak najlepiej, plus jakieś tam projekty właśnie, takie szkolenie tych dzieci i młodzieży, bo dla mnie uważam, że jeśli nie będziemy zaczynać od projektu, jakiegoś tam pewnego szkolenia dzieci i młodzieży, to nie zrobimy przeskoku dalej. I to jest właśnie to przede wszystkim osoba trenera, osoba prezesa Piotra miała bardzo duży wpływ na to, że dzisiaj jestem w TKM, z czego niezmiernie się cieszę i przede wszystkim dziękuję za szansę, którą dostałem i mam nadzieję, że wykorzystam ją jak najlepiej. Czyli praca u podstaw, to jest tak. Praca od podstaw, to proszę uwierzyć, że ja zawsze porównuję taką, to jest jednak pasja, to jest moja pasja. Ja zawsze porównuję sobie, że inaczej się trenuje dzieci 2, 3, 4, 5-letnie, a inaczej się trenuje dzieci 10-letnie, 11, 12. To już są to jest w ogóle kompletnie inna sytuacja. Do dzieci każde dziecko jest inne, indywidualnie trzeba podejść. Jedno dziecko przyjdzie na trening, zostanie, drugie nie chce. Trzecie musisz przynieść zabawkę, że tak powiem, czwartemu coś tam. To nie jest tak, że wszyscy przyjdą, zobaczą trenera i pójdą do trenera za rękę. Jak ja zaczynałem, jeszcze cofnę się do klubu MKS i na Kocach, to ja proszę mi uwierzyć, że ja przynosiłem maski, że tak powiem, Batmana, jakieś inne, żeby te dzieci poczuły się jak najlepiej w naszym otoczeniu. I dzisiaj, teraz jestem nowym trenerem w TKM i Kocach, to tak samo, to jest grupa naborowa. I proszę mi uwierzyć, że tak samo będą zabawy, bo przede wszystkim tu jest zabawa. To są jeszcze raz zabawa i z dodatkiem jakichś tam elementów koszykówki. I dopiero jeśli dzieci zobaczą, o co w tym chodzi, złapią takiego tak zwanego bakcyla, możemy cokolwiek zrobić dalej. Ale na początku to jest, że tak powiem, zabawa, jeszcze raz zabawa, bo tak to wygląda. A przede wszystkim w Polsce czy że tak powiem, w Polsce przede wszystkim nie ma takiego zawodu jak trener. Bo my jako trenerzy musimy łączyć pracę swoją i dopiero po swojej pracy idziemy dalej na trening do swojej drugiej pracy. Czyli nie ma zawodu trenera, że jesteśmy od 8 do 16 przychodowo na sali, szlifujemy, trenujemy dzieci i uczymy ich. My po prostu musimy swoją pracę rozluźnić, a czy skończyć swoją pracę, iść do domu i jechać do drugiej pracy. I gdzie trzeba być skupionym, skoncentrowanym naprawdę bardzo mocno, ze względu na to, że te dzieci małe gdzie są, proszę mi powiedzieć, odwróci człowiek się i już nie wiadomo, gdzie ktoś jest. I dlatego dla mnie takie właśnie uważam, że szkolenie młodzieży jest bardzo, bardzo ciężką pracą, ciężkim chlebem, że tak powiem, bo uważam, że właśnie tacy trenerzy jak ja czy inni uważam w Polsce nie są doceniani przez to, jaką ciężką pracę trzeba wykonać w grupach młodzieżowych, żeby dziecko przeszło dalej. I to jest na zasadzie takiej, że dziecko jest małe, później ma przykładowo 3 lata, przychodzi, później ma 4 lata, 5 i przykładowo do U10 to jest niesamowita ciężka praca. I nie wiadomo też, czy w środku przykładowo trenujesz dziecko 2-3 lata i czy nie zrezygnuje, a wiesz, że wykonałeś tą bardzo dużą pracę. Ja miałem taki przykład, mogę powiedzieć, takiego fajnego chłopaczka miał, bardzo wysoki był, o 7 lat miał.
nie chciał chodzić, kompletnie nie chciał chodzić, bo nie, i decydował, że tak powiem, troszkę za rodzica. I człowiek poświęcił mu bardzo dużo uwagi, bo przede wszystkim nie umiał, że nie potrafił po prostu, że tak powiem, chodzić. Później nauczyliśmy go chodzić, potem nauczyliśmy go biegać i dochodzi element taki, że uczymy dwutaktów. Jeśli widzisz, że dziecko przyszło na trening i nie potrafiło kompletnie zrobić, nie chodzić, a uczyć dziecko dwutaktów, to sam sobie cieszysz się, masz niesamowitą... Że jeszcze niedawno uczyłeś go chodzić, a teraz... Tak, i nagle jest taka sytuacja, że jak dziecko decyduje, bo uważam, do pewnego momentu w życiu, do pewnego wieku, to rodzic powinien decydować, co chce uprawiać dziecko, ale nie za dziecko. Dużo, ale nie za daleko. Ale nie za daleko. I jeśli przykładowo widzisz, że robisz z tym dzieckiem postępy, robi dwutak, już coraz przede wszystkim biega, bo pierwszy trening, ja pamiętam, jak gdzieś 3 minuty nie miał siły chodzić, że tak powiem. Uczyć go biegać, że się da się cofnę, wszystko. I nagle dziecko mówi do mamy, ja nie chcę chodzić, bo mi się nie podoba. I tą pracę, którą włożyłeś, jest ci przykro po prostu. Ja miałem taką sytuację w poprzednim klubie i to naprawdę boli, bo jeśli komuś poświęcasz dużo uwagi i wszystkim tym dzieciom i robisz progres, przeskoczyliśmy jakiś pierwszy etap, przechodziliśmy do drugiego etapu, czyli dwutakty. Nauczyłeś dziecko dwutaktu i nagle rodzic mówi, że mój syn nie chce chodzić. To jest problem. I to jest wtedy nasza praca. Idzie, że tak powiem, na marne, bo widzisz, tak, bo nie mówię, żeby to dziecko było zawodowym koszykarzem, nie oszukujmy się, jest dużo grup i tak dalej, ale ty jako trener dostałeś taki cios. Ale rozwój przede wszystkim tego dziecka, że przyszło do nas na przykład do klubu, gdzie nie miał koordynacji, uczyliśmy koordynacji, bo to wszystkie te zajęcia są typowo koordynacja ruchowa, inne, i nagle to dziecko odchodzi. Wiadomo, że wybierają sobie dyscypliny sportu, jest koszykówka, jest piłka nożna i tak dalej, ale nie oszukujmy się, w Wrocławku najbardziej popularnym sportem jest koszykówka, także tu nie ma o czym rozmawiać. I zmierzając właśnie do tego, że to właśnie wtedy boli najbardziej, że włożyłeś masę pracy, wiesz, ile ci to kosztowało, a rodzic przyjdzie i powie, mój syn nie chce. I co wtedy? Musisz rozłożyć ręce, zagryźć zęby, skoncentrować się na resztę osób trenujących w klubie. I to jest dla trenera, znaczy mi osobiście, najbardziej właśnie z takich powodów jest przykro. Bo wiadomo, że dziecko nie musi, że tak powiem, trenować koszykówki, może inne sporty. Tylko, że jak dziecko będzie samo decydowało, że tu przyjdzie, jest niedobrze, pójdzie gdzieś niedobrze, to nic nie będzie, że tak powiem, trenowało. A uważam, że sport jako rozwój dziecka jest bardzo ważnym elementem, bo sam wiem osobiście po swoich, że tak powiem, dzieciach. I to jest, że tak powiem, aspekt bardzo, bardzo ważny w rozwoju, że tak powiem, sportowym, jak i po prostu w innych etapach rozwoju dziecka. Naprawdę, masz cierpliwość. 5-7-latki teraz. Tak, proszę uwierzyć, przepraszam. I docelowo właśnie przejmujesz teraz tych 5-7-latków i do jakiego momentu będziesz ich trenować? To już decyzja jest prezesa klubu. A z tego po rozmowach, że jestem, to mam szkolić dzieci i młodzież do lat 10 w grupie mieszanej. I potem to będzie prezes decydował, jak to będzie dalej wyglądało, ale ta wizja, którą mówiłem, bardzo mi się spodobała, że ja osobiście chciałem się na tym skoncentrować. Ze względu również na to, że 2016 rok to że tak powiem, są moje dzieci, że tak powiem, bliźniaki. I ja chciałbym jak najwięcej z nimi czasu spędzać i patrzeć na ich rozwój, ze względu na to, że sam, jak mówiłem, też grałem trochę lat w koszykówkę i wiem, jak bardzo ważnym czynnikiem rozwoju dziecka jest sport w młodym wieku. A nie oszukujmy się, dzisiaj jest problem, bo dzieci mają dużo wolności od rodziców, jest tablet, komputery, PlayStation. Ja ogólnie jestem bardzo, bardzo anty, że tak powiem, bo ja rozumiem, że dziecku trzeba dać wszystko, ale później dziecko przychodzi na trening i rączkami macha, bo nie ma, proszę uwierzyć, naprawdę ja tak stoją w miejscu i mają rączki, tak machają, bo nie wiedzą, co zrobić z rączkami. I to jest właśnie ten problem. Przyzwyczajenie. Jak na przykład, widać jest wtedy, jak na przykład jest zawsze gwizdek i stoimy, to dziecko niektóre... Ciekawe rzeczy mówisz. Sam tego doświadczyłem, bo jak ja kiedyś grałem w koszykówkę, to mieliśmy, że tak powiem, takie telefony bez niczego, że tak powiem. Człowiek zadzwonił do mamy, gdzie jest, czy o które wróci z boiska i się skończyła rozmowa. Telefony. Nie mogłeś kogoś znaleźć, wiedziałeś go znaleźć. Tak, ale jak już... O tej godzinie tego dnia wiadomo, że on będzie na boisku. Tak, ja akurat, proszę, dzisiaj naprawdę też fajny temat, że propos boiska, kiedyś, żeby wejść na boisko, żeby je pograć, to
ograniczyło studia. No, oczywiście. A dzisiaj? Kiedy chcesz, o której chcesz, idziesz? I mało tego, jeżeli idziemy na to boisko, bo myślę, że masz podobnie, grać i kto tam gra? No ludzie w naszym wieku. Tak, najczęściej. Tak. I to jest... jest domieszka oczywiście tych młodszych, ale generalnie to raczej nasze roczniki rządzą. Tak, tak. Ja jeszcze powiem taką, pamiętam jak dziś, ja się tu wychowałem na południu i były trzy kosze, pamiętam tu do nocy. Na siódemce tu. I proszę mi uwierzyć, że trzy kosze zawsze były zajęte, jak młody chciał przyjść, żeby pograć, to stał i tylko liczył na swoją szansę. A dzisiaj, kiedy chce, jak chce, wejdzie na Orlik. Ja pamiętam, że tu właśnie mieszkał Marcin Cieślak, też zawodnik Anwilu w tamtych czasach. Znaczy nie Anwilu chyba już, chyba że był to... Jeszcze Nobiles? WTK wtedy WTK, był, WTK. Ale... Tak, jakoś tak. Ale to jeszcze... Tam... Ale pamiętam, że zawsze jak... Azoty Anwil wtedy, no już tam nie mówisz o tym. Pamiętam jak dziś, że Marcin wychodzi, to też dla nas rajda była, że człowiek zobaczył tu to i biegał. I przede wszystkim czekam na swoją szansę. Ja zawsze stałem, trzymałem piłkę, bo młody wbiega i to prawie kolana się pościerały, żeby tam tylko móc ze starszymi pograć. A dzisiaj kompletnie tego nie ma. I to na asfalcie się grało, na betonie. Tak, i dzisiaj my nie mieliśmy przede wszystkim takich warunków do grania, a dzisiaj mamy Orliki, piękne. I kolana często nie cierpią, bo teraz... Oczywiście, oczywiście. Ja pamiętam, że zawsze dzisiaj mam ślady na kolanach, jak człowiek, że tak powiem, biegał, bo to beton był nie beton, pościerane te kolana, wszystko tak, że tak powiem, było, ale przede wszystkim jak mama szukała, nie? To wiadomo, że ja byłem na boisku. No. A dzisiaj nie wiadomo, czy dzieci idą na klatkę, wszyscy mają telefony i siedzą, nie rozmawiają ze sobą. I tu jest wielki problem, dlatego ja też jestem anty. Ja nie mówię, że swojemu dziecku nie daję tableta, bo ja nie chcę też. To oczywiście, 30 minut, jeden, 32 i koniec. A jeśli później widzę to, bo pracuję z tą młodzieżą, dziecko stoi i nie potrafi, że tak powiem, się skoncentrować. Przez co? Przez to, że siedzi bardzo długo na telefonie, tablecie, komputerze i innych takich sprawach. A przede wszystkim są młode dzieci, gdzie ja też jestem rodzicem dwójki swoich i może są coraz za mali, ale też... Ile lat mają? 2016 rok, właśnie za tydzień 6 lat kończą, a pamiętam, że urodziły się takie brzydące. Trenują, podobno, tak widziałeś. I właśnie tak, tak, zaraz właśnie przejdziemy do tego wątku, ale mówię, że bardzo ważne jest to, że kończąc ten nasz wątek, że dziecko uważam, powinno uprawiać jakiś sport. Ja nie mówię, że tylko koszykówka, ale jakiś ruch musi być dla swojego rozwoju. Ja osobiście miałem tak, że tak powiem, śmieszną sytuację, że ja wszedłem na trening do jak zacząłem trenować i poczułem, że to jest to. Stanąłem, z 5 sekund nie potrafiłem, poczułem dreszcz emocji, nie widziałem, co zrobić. I od tamtej pory, proszę mówić, dzisiaj lat, 12 lat miałem, jak zaczynałem trenować i od tamtej pory cały czas jestem związany z tą koszykówką. Do dzisiejszego dnia, tak samo zawsze jak rozmawiam ze starszymi kolegami z drużyny, że ja się zawsze śmieję, że z koszykówką wiesz jak z pierwszą miłością, jak wejdziesz i poczujesz, no to zawsze, no zostaje, tak powiem, zostajesz, tak? Nawet jak ci stara miłość nie rdzewieje. Tak, stara miłość nie rdzewieje. Nawet jak ci ucieknie, a jest szansa, to zawsze będziesz ją gonił, tak? A propos trochę dla humorku, ale coś w tym na pewno jest. Coś w tym na pewno jest. Mówiąc, mogę też z własnego doświadczenia powiedzieć, także taki aspekt tego wszystkiego. Bliźniaki. Bliźniaki, tak. 2016 rok. I zaraz powiedzę, bo bliźniaki i jaka grupa, bo przejmujesz tą grupę i jaka, tak, ilu tam trenuje i już właśnie to dopiero otwieramy tą grupę i tak naprawdę, że tak powiem, robimy nabór. Ale też czyli mamy, możemy tutaj zaprosić. Zapraszam serdecznie wszystkie dzieci, chłopcy, dziewczynki od 2015 roku do 2017 roczku. Wszystkich serdecznie zapraszam. Gdzie się zgłaszę? Telefon jest przede wszystkim na ogłoszenie na stronie na Facebooku TKM Włocławek. Tam jest mój numer telefonu. Zajęcia odbywają się w poniedziałek i w środę o godzinie 18 do godziny 19. SP23. Serdecznie zapraszam z tego miejsca. Zapraszamy. Zapraszam, oczywiście, oczywiście. Jeszcze chciałem powiedzieć właśnie odnośnie tu pan powiedział odnośnie tych moich dzieci, bliźniaków, to ja też właśnie taką bardzo ważną rzecz chcę powiedzieć. Moje dzieci były wcześniakami. Urodziły się. I proszę mi powiedzieć, to jest taki aspekt nawet typowy dla rodzica, napięcia mięśniowe.
No ogromne. Jeden syn i drugi. Napięcia mięśniowe. No, ja dzieci nie mam, ale domyślam się. Ale proszę uwierzyć, naprawdę. Stresy na pewno. Stres to 2 miesiące ogólnie, miesiąc w inkubatorze, miesiąc w łóżeczku ogrzewanym. A dzisiaj, że tak powiem, za tydzień kończy mi 6 lat i jestem bardzo szczęśliwym ojcem. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że żeby nie sport, żeby nie koszykówka, to nie wiadomo, co by było, ze względu na to, że tak, jedno dziecko i drugie, napięcia mięśniowe, nie prostują nóżek. Przez to, że po prostu były wcześniej tam, ale na początku nie potrafiły dobrze chodzić, teraz biegają, trenują, chodzą, ale też chodzą również, nie tylko chodzą na koszykówkę, chodzą również na Ninja Warriors, chodzą na basen, na koszykówkę. Ja nie mówię, żeby oni byli koszykarzami, ale życzę moim dzieciom tyle, co ja zobaczyłem. Ja zwiedziłem granicę koszykówkę, 3/4 Polski. Poznałem niesamowitych ludzi. Do dzisiaj grałem z wieloma zawodnikami, dzisiaj, którzy biegają po parkietach ekstraklasy. Ja z nich widzę, rozmawiam z nimi, mamy z niektórymi utrzymuję kontakt lepszy, gorszy, ale to też takie doświadczenie. I integruje się, idzie z tą drużyną, z klubem, poznajesz nowych ludzi i mówię, czy to będzie koszykówka, czy sport, wiadomo, że ja kocham koszykówkę, to zawsze będę polecał koszykówkę, ale ogólnie, czy to będzie piłka nożna, czy inny sport, to ja naprawdę polecam, bo mówię, ja dzisiaj wiem po swoich dzieciach, że miały problem taki, a dzisiaj po prostu przez systematyczną pracę, bo to nie ma tak, że dzisiaj pójdziemy, a jutro dziecko już będzie ten, ale systematyczna praca moja z moimi dziećmi powoduje to, że widzę coraz lepsze postępy, koordynacja ruchowa. Przede wszystkim tu jest chodzi o aspekt takich... To ta historia, o której wspomniałeś, tak, tego chłopaka, tak. No, na pewno w tym może pomóc. Oczywiście. Którego uczyłeś chodzić, potem dwóch taktów. Oczywiście. I potem, i właśnie to właśnie jest... Ja nie mówię, żeby wszyscy koszykarzami, ale koordynację, poprawiamy koordynację ruchową, no, tak. Ćwiczymy, biegamy. Później takie dziecko idzie na WF, zaczyna i widzi WF-ista, że to dziecko naprawdę fajnie się rusza, że tak powiem, jakaś praca jest... Sportów jest wiele, może tak, być... Tak, no. Ja mówię, to nie tylko chodzi o koszykówkę, ja zawsze będę mówił o koszykówce, wiadomo. Ale no tak. No. Ale ogólnie... Gdybyś się urodził w innym mieście, pewnie nie żyłbyś koszykówką, tylko nie, siatkówką być może. Nie oszukujmy się, no jesteśmy, że tak powiem, stolicą tu koszykówki, Włocławka to jest stolica koszykówki. I dlatego wszyscy z nas koncentrujemy się na tej koszykówce i ja się ogromnie cieszę, że trafiłem do takiego klubu, gdzie trenuję ponad 300 dzieci. Dla mnie to jest naprawdę duże wyzwanie, chęć i mobilizacja do dalszej pracy, naprawdę ciężkiej pracy, bo to jest ciężka praca z dziećmi, ale jeśli widzisz ten przeskok u dzieci, rok trenujesz z nimi, widzisz, że przykładowo nie potrafiły chodzić, nie potrafiły biegać, a teraz dzisiaj już potrafią rączkami machać, czy nogę prostować, czy inne rzeczy, to sama taka wewnętrzna moja praca powoduje to, że jestem szczęśliwym i dumnym trenerem, jak i zarówno ojcem, bo jestem bardzo szczęśliwym i dumnym ojcem. Jeśli się rodzice się zastanawiają, czy warto zapisać do Junaka swoje dzieci, mi się wydaje, że Mariusz tutaj... Do TKM-u teraz? Tak. Do TKM-u tak. Teraz? Do TKM-u, to myślę, że tym wywiadem Mariusz chyba przekonał was. Widać, że ma podejście do dzieci. Nie tylko jako trener, ale jako człowiek, jako, tak, jako wujek, tak, można jako powiedzieć. Wujek, tak, zgadza się. Ogólnie rzecz biorąc, na razie mam 2 dzieci, tak a propos, ale ogólnie nie mówię, że nie chciałbym mieć więcej, bo dzieci to jest chyba największy dar, jaki mnie osobiście w swoim życiu udało się mieć, ze względu na to, że to jest rozwój. Ja naprawdę ze swoimi dziećmi musiałem bardzo dużo pracować i przez to, co, że tak powiem, jak sytuacja wynikała z moimi dziećmi, jestem, naprawdę kocham dzieci i to jest, ta praca z trenera, z dziećmi powoduje, że człowiek się rozwija jako ojciec przede wszystkim, ale też jako trener i te podejście do tych dzieci trzeba mieć, bo nie oszukujmy się, to trzeba mieć podejście, jak powiedziałem. Nieraz było tak, że w torbie miałem 3 misie, idąc na trening, bo nie wiedziałem, czy dzisiaj jeden zawodnik będzie chciał misia, czy drugi będzie chciał lizaka, bo to trzeba te dzieci zmobilizować, pokazać, żeby się czuły przede wszystkim bezpiecznie. I to jest główny aspekt, dlatego ja naprawdę proszę, że tak powiem, by dzieci uprawiały sport. I mówię obojętnie, że tak powiem, jaki, ale żeby uprawiały. Nie muszą być, że tak powiem, nie wszyscy będą grali zawodowo, czy piłkę nożną, czy koszykówkę, czy siatkówkę, ale rozwijają się przez sport niesamowicie. Także. Rozwijają się przez sport. Tutaj mamy, wiadomo, klub Anioł Cawek, wielki klub tutaj
każde serce oddaje za ten klub. Tak. I właśnie możemy teraz przejść do kolejnej części naszej rozmowy, którą się umówiliśmy, czyli właśnie do klubu Anvil. Jak, Mariusz, widzisz ten sezon? Teraz jesteśmy, jak rozmawiamy, bo prawdopodobnie przed tym turniejem Ligi Północnoeuropejskiej, czyli która jest w środę i czwartek, ten wywiad będzie wyemitowany. Nie wiem, kiedy Państwo będziecie go oglądać, ale nagrywamy go przed tym turniejem we wtorek. Jutro jest pierwszy mecz, półfinał, potem jest finał. Więc może właśnie troszeczkę wspomnimy o tym turnieju. Myślisz, że jest szansa odgarnąć ten puchar? Oczywiście. Rok Tartu, pierwszy mecz z Rok Tartu. Ja powiem szczerze, że oczywiście, że jest szansa. A to jest drużyna przede wszystkim, tu Przemkowi trzeba pogratulować i całemu sztabowi. Frasunkiewiczowi, tak, tak oczywiście. Przemkowi Frasunkiewiczowi przede wszystkim przy okazji pozdrawiam Przemka. Pozdrawiamy. Na to pozdrawiamy, że nie było meczu w tym sezonie, który by ci chłopacy nie walczyli. I dla mnie, jako ja wieloletni kibic, bo ja 8 lat miałem, jak poszedłem pierwszy raz na mecz, pamiętam, że to były chyba czasy Nobiles grał. No musiała być to Nobiles. Komfort, Karbo, Starogard. Komfort, Forbo, Stargard Szczeciński. O, Stargard Szczeciński. Pamiętam, jak dziś dziękuję bratu, że mnie zabrał. Szczeciński, teraz, tak, Szczeciński. Teraz wiadomo, tak. Wiadomo, ale tak było. Komfort, Forbo, Stargard Szczeciński. Tak, tak, zgadza się. Pamiętam tą nazwę długą, taką skomplikowaną dość. Dziękuję bratu, że mnie zabrał, bo od tamtej pory, że tak powiem, chodzę na mecze. Ale wracając do pucharu, to ja wiem, jestem przekonany, że będą walczyć, a wszystko jest możliwe. Nie jesteśmy na straconej pozycji, bo naprawdę ta drużyna w tym sezonie zrobiła na mnie niesamowite wrażenie, bo w każdym meczu walczą na 40%. Każda z drużyn będzie miała kryzys. Czy to ręce miała Ostrów, czy Śląsk, ale Czarni mieli. Czarni. Może teraz mają. Tylko Czarni mi się zdaje, tak powiem, że wyciągnęli. Nieraz jest tak, że masz kryzys, ale coś wyciągniesz, nie? A oni tam wyciągnęli wszystko tam jednym punktem, dwoma, gdyby coś. Gdyby Andrzej wyciągnął te dwa mecze więcej, teraz tak. By pierwsze miejsce walczył. Zgadza się, zgadza się. Ale nie można powiedzieć, bo ja ogólnie jestem też takim, byłem takim zawodnikiem, jestem takim trenerem, jestem bardzo charakterny i ja uwielbiam, jeśli drużyna walczy przez 40 minut, nawet jak nie idzie. Bo nie jest tak zawsze, że wyjdzie i będzie wszystko pięknie. Ale w każdym meczu ta drużyna wychodzi, daje z siebie 40%. Walczą, dlatego ja mam nadzieję, że w czwartek, tak? Czy mamy granie... W środę półfinał startu, a czwartek się okazuje, bo pisałem, pisałem artykuł, to miałem wiedzę, że tylko finał, a widocznie strony się jakoś dogadały, że też jest mecz o trzecie miejsce. A. Czyli może, jeżeli tutaj będziecie nas oglądać przed turniejem, to od razu powiemy. 16:30 jutro, w środę, mecz pierwszy. O 19:00 Granvil. Tak. Potem w czwartek jest również 16:30 mecz o trzecie miejsce i o 19:00 finał, tak. Którym miejmy nadzieję zagrałem. Ja wierzę głęboko w to. To prawda, w środę dopiero na drugą połowę przyjadę, ale oczywiście, że przyjadę. Ale wierzę w to, że co by nie było, to jest puchar. To jest jednak rozgrywki, że tak powiem, europejskie. Tu trzeba jeździć, tu koszykarzy też kosztuje tu dużo zdrowia, bo te wyjazdy w czasie ligi, meczu, to jest nagroda, a tak się pięknie ułożyło, że możemy walczyć o ten puchar u siebie, że tak powiem, w domu, a wiemy, że jakich mamy kibiców i wierzę, że w tych trudnych chwilach podniesiemy właśnie zawodników do tego, byśmy się cieszyli ze zdobycia pucharu. Tak? Jeszcze na drugi dzień, czyli w piątek, po finale, jeszcze na 100% nie wiadomo, ale prawdopodobnie też w hali mistrzów. 16:15, TKM Włocławek, trzecia liga, gra przedostatni mecz fazy, no, pierwszej grupowej, o awans do drugiej ligi. Awans do tych półfinałów tego turnieju jest bardzo bliski. To, tak. Zwycięstwo na pewno jeszcze przybliży, ale jest cel niemal osiągnięty, więc zapraszamy. Tak. Będziemy informować dokładnie, mówię. Na 80% będzie to hala mistrzów. Godzina się nie zmieni, prawda? Z tego co mówił trener Szląskiewicz. 16:15, więc jak nie hala mistrzów, to rezerwową halą jest hala na SP19 na Michielinie. Ale raczej to będzie hala mistrzów. Tu tak samo trzeba przyjść, pomóc chłopakom i Łukaszowi, bo też wykonuje uważam bardzo dobrą pracę. Za UKS Łódź. Tak, za UKS. Szkoła Gortata. Tak, tak, szkoła Gortata. Tak. To jest naprawdę ciężki przeciwnik, ale tu trzeba, że tak powiem, przyjść i pomóc, bo nie oszukujmy się.
że jeśli cofniemy się trochę do tej szkolenia tych młodzieży, że tu w Włocławku druga liga by się przydała i tu nie ma o czym mówić, bo tu mamy wielu... Ten Frasunkiewicz również to mówi o tym. Tak, to jest tak wielu utalentowanych zawodników, którzy grają gdzieś, a mogliby grać u siebie w domu i to jest potrzebne dla rozwoju młodzieży, klubu i dla wszystkiego, bo w tym momencie przykładowo to ja powiem, ja uwielbiam, że tak powiem, Marcina Woronieckiego ze względu na to, że ja go poznałem parę lat temu, to jest etykę pracy ma niesamowitą. I teraz on sobie wywalczył minuty, bo nikt mu nie dał w klubie przed. No, Przemku miał takie właśnie mało minuty. Tak, ale systematyczna praca, to co, o czym mówiłem na początku, to, że dzisiaj dostaje te szanse. I przykładowo, jeśli by dostał 7 minut w Ekstraklasie, ale ma też drugą ligę, że wie, że w tym będzie grał 35 minut, to też jest fajny progres dla tego chłopaka. Oczywiście. Czy to będzie dla innych zawodników, którzy wychowali się w klubie i teraz gdzieś są w Polsce przykładowo, tak? To też ten rozwój tego zawodnika, że będzie grał, żeby trenował z Ekstraklasą i dostał swoje minuty w drugiej lidze większe, to też powoduje to, że przykładowo jest rozwój, czyli mamy 4-5 podstawowych zawodników, dobieramy z tych grup młodzieżowych U15, 16, 17, 18, że tak powiem, dzieci, już może dzieci i dołączamy do tej drugiej ligi i jest otarcie, czyli młodzi ocierają się już jakiś poważniejszy basket, mają nad kim się wzorować i to fajnie wszystko... Piramidalnie to wszystko. Tak, i to życzę, że tak powiem, Włocławkowi, żeby była ta druga liga, bo też Łukasz tu wykonuje bardzo dobrą pracę. Łukasz Śląskiewicz. Trzeba mu życzyć powodzenia i wszystkiego dobrego. No dokładnie to, co mówił też trener Frasunkiewicz, że przykład, czasem jakby jakieś kontuzje drobne były, dwóch zawodników, trzech, nie było kim trenować. Tak. Był problem, żeby 5 na 5 zagrać. A w Śląsku Wrocław czy w Arce Gdynia nie mają takich problemów, bo tam mają pełen wachlarz grup młodzieżowych. Śląsk w tej chwili ma rezerwy w pierwszej lidze i spokojnie, jak brakuje, to może dobrać zawodników z pierwszej ligi. Pierwszej ligi, to już w ogóle jest w kosmos, bo to już byłoby naprawdę świetne. Bo patrzcie, zobaczcie na Rafała Komendę. Tak. Tak, to jest taki... Zostałby tutaj i grałby, gdyby była pierwsza. Oczywiście, i to tak proszę uwierzyć, że to jest z tego, co ja... A w Dzikach Warszawa co teraz robić? Tak. Bo nie wiem, czy wiecie, czy sobie zdajecie sprawę, co... Warszawa w pierwsza liga rozgrywa niesamowity, że tak powiem, na początku Wolinu, teraz gra właśnie w Dzikach, gdzie tam trener Szablowski, przy okazji trenera też pozdrawiam. Pozdrawiam. Bardzo fajny trener młodzieży i dzieci, bardzo z wielkim doświadczeniem, z wielką wiedzą przede wszystkim. A przy okazji właśnie to jest tak, Rafał Komendę, przykładowo mamy Rafała Komendę, mamy Marcina, tak? Do tego przykładowo mamy teraz złoty medal zdobyło dziecko Tomasza Andrzejewskiego. Przykładowo jest w Poznaniu. Wojciech Tomaszewski wygrał. Tak, tak samo. Przykładowo i mamy to. I na tym proszę mi wiedzieć, że silna. Andrzej Buta Junior. Tak, Andrzej Buta Junior to jest niesamowity. Czy Michał. Michał, ja bardzo też. Michał tak samo, proszę, został królem strzelców drugiej ligi. Tam, na poziomie chyba bodajże, nie chcę skłamać, 38 albo 42 punktów średniej. Średnia, myślałem, że procent. Nie, naprawdę to jest niesamowita historia, utalentowany, ale to też praca, jeszcze raz praca. I mamy takich 5-6 zawodników i proszę mi wierzyć, bierzemy 5 młodych i tu jest się obicie pierwszej ligi, bo jeśli byśmy mieli w Włocławku jeszcze, to jest moje marzenie osobiście, bo jestem włocławianinem z krwi i kości, mamy Ekstraklasę, mamy pierwszą ligę, mamy drugą ligę. I byłoby wtedy to... To proszę mi uwierzyć, że u nas... No... 8 trzeba by mieć, 8 powiedzmy takich gwiazd. Tak. I 4 dokładać z tej pierwszej ligi się wyróżniających, najlepszych, takich właśnie... Znaczy wiadomo, że teraz to już nie, bo teraz już Andrzej Pluta junior to już... Ale przykładowo. Ale to był przykład, bo też to są... Takich 4 dobieramy. Tak, to jest złoty medal zdobył w klubie TKM Włocławek, tak? Także tu nie ma o czym mówić. To jest właśnie, mając takich zawodników, którzy w pewnym etapie życia wyjeżdżają przykładowo grając koszykówkę gdzieś w Polskę. Bardzo dobre szkolenie jest właśnie w Polsce, tam w niektórych klubach, ale jeśli byśmy mieli tą drugą ligę, a w marzeniach pierwszą ligę, jeszcze jest ta klasa, to proszę mi uwierzyć, że tu jest kompletne takie, są na to możliwości, tylko trzeba pewnych sprawy dograć i w tym momencie, jak tu pan zaczął mówić o sytuacji, że Przemek nieraz miał kontuzję w drużynie, Przemek Krasnuchy jest trener Anwilu, to wtedy co jest?
bierze właśnie tych właśnie z drugiej, z pierwszej ligi. I proszę, spokojnie może trenować. I może trenować. Tak samo jak tu powiedziane było w pierwszej lidze w Śląsku czy coś. Tam zawodnicy, kiedy chce, trener Urlę bierze i ma. I to jest właśnie niesamowite, że nie ma tak, że ma 5 na 5, nie może zagrać. Bierze dwóch kolejnych, bo oni są cały czas w gotowości. To nie jest tak, że oni też trenują z ekstraklasą i oni są w gotowości. Grają w pierwszej lidze i nagle coś się dzieje, on jest na ekstraklasie i ma 5 na 5. Ale to też trzeba być dobrym koordynatorem tego wszystkiego. To musi być osoba, że tak powiem, która będzie cały czas to prowadziła, bo to też nie jest łatwe to wszystko. Ale ja sobie i każdemu z nas życzę, żeby tak było, bo po prostu to jest niesamowita historia by była. Ale walczymy teraz o drugą ligę, a może w przyszłości się uda, że by były dwie ligi, tak? I uważam, że ta trzecia liga też jest potrzebna, bo te utalentowane dzieci z grup młodzieżowych... Zdarzyły się takimi tak, żeby tam się obijały i z tych szły do drugiej ligi. I to tak by wyglądało. Także to by było bardzo, bardzo, bardzo fajne, nie? Bo mówię, że mamy młodzież, tylko nie potrafimy złapać gdzieś, że tak powiem, w garść. I tu zostawić. No właśnie. Ale jak sytuacja jest teraz, że wiem, że trener Przemek Wrasunkiewicz lubi, że tak powiem, zawodników charakternych, walecznych, to proszę mi wierzyć, że oni przychodzili na ten trening, jak sytuacje by się obijali. Ma też bardzo dobrych asystentów, którzy w Grzesiu Korzan czy Piotr Blachacz, gdzie pracowali z młodzieżą i też wiedzą, jak do tego trzeba podejść. I wtedy, jeśli ma taką grupkę trenerów, którzy wiedzą, jak wprowadzać systematycznie dzieci, czy już nie dzieci, ale dołączyć do pierwszej ligi, do ekstraklasy, to wszystko ładnie się wszystko zaokrągla, ale to mówię, to nie jest wszystko zależne od nas, ale byłoby czymś niesamowitym, jakbyśmy mieli tą pierwszą i drugą ligę. Jasne. Jest też właśnie tu też wielu trenerów, bo Marcin Woźniak kiedyś bardzo dobry trener grup młodzieżowych. Jak powiedziałem, Krzysiu Szablowski. Kamil Sadowski to robi. Kamil Sadowski, proszę mi uwierzyć, że no wiadomo, że Kamil jest trenerem teraz w Olu, radzi sobie, to jest mój przyjaciel. Znakomicie sobie radzi, pozdrawiamy Kamila. Znakomicie sobie radzi. I przypominam Kamil o rozmowie. Wiem, że miałem się odezwać, ale jak nas oglądasz, no też później rozmawiamy. Złapiemy Kamila, a też muszę podzielić, bo niedługo play-off Anvilu, a też chciałbym Kamila... Jak tutaj przyjedziesz, no to trzeba... Tak, to zapraszamy od razu, ale mam nadzieję, że też teraz play-offem, a prawdopodobnie trafi na Tychy. Też chciałbym pojechać do Kamila tam, że tak powiem, do tych zobaczyć. Też niedługo play-offy będą. Tak? Chyba. Mi się... Też się zbliżałem play-offy. Tak. Prawdopodobnie będą grali z Tychami. Bardzo ciężki rywal i ogólnie no, chciałbym też się wybrać, bo w stałym kontakcie jestem z Kamilem, bo to też, tak powiem, mój wieloletni przyjaciel. I proszę mi wiedzieć, mamy Kamila tu gdzieś w Wrocławku przychodzi i on gdzieś też pracuje z dziećmi, robi niesamowity progres, rozwija pierwszą ligę. Uważam, że to też trener ze Wszechklasy, który prowadził, miał niesamowite doświadczenie, choć w młodym wieku, bo to trzeba podkreślić. Właśnie. Chodzi do i trenuje pierwszą i drugą ligę, przykładowo w Wrocławku, jest takim koordynatorem tego wszystkiego, to tylko są powody, żebyśmy byli dumni, bo mamy dzieci, młodzież, rozwijamy je i wszystko pięknie wygląda. I dlatego trzeba pamiętać, że my mamy wielu trenerów bardzo dobrych, bo to nie jest tak, że my nie mamy. Ja znam jeszcze tam przykładowo też paru trenerów, którzy, jak ja pracowałem właśnie w poprzednim klubie, którzy naprawdę dzieci, młodzież potrafią szkolić. Później są to właśnie trenerzy, jak powiedziałem o Krzysiu Szablowskim czy o innych trenerach, którzy po prostu mają niesamowitą wiedzę. I od takich przygotowań, od Marcina Woźniaka, od Piotra Blechacza, czy od Kamila Sadowskiego, my, jeśli byśmy mieli taką trenerzy, żebyśmy chodzili na te treningi, też oczywiście obserwowali, to jest dla nas niesamowita historia. Bo widzisz, jak to się wygląda, widzisz, jak to przekładasz później to troszkę na dzieci. Każde podejście to jest tylko i wyłącznie całe, wszystko się składa ku rozwojowi. Apelujemy do prezydenta miasta Marka Wojtkowskiego, apelujemy do Anwiry S.A., do pani prezes Agnieszki Żyro, żeby jak najwięcej wspierali koszykówkę, ile tylko można. Oczywiście, bo mamy uważam, tak jak powiedziałem, trenerów bardzo dobrych, dzieci też mamy. Trzeba, że tak powiem, to wszystko złapać w garść, a uważam, to miasto żyje, tutaj jest serce koszykówki. To jest serce koszykówki, to jest stolica koszykówki. Tak, ja tak samo, jak powiedziałem, jeżdżę na mecze, kibicuję, chodzę i pamiętam, że jak jeszcze byłem za granicą, jeszcze troszkę pracowałem,
to pamiętam, że na te mecze ogólnie starałem się co tam raz w miesiącu być, a już playoffy były, a, to się zabrałem urlop. I proszę mi wiedzieć, zawsze siedziałem, bo mówię, no, no. Tak człowiek żyje, bo mamy koszykówkę i trzeba ją jak najwięcej pielęgnować i że tak powiem, starać się, by po prostu byśmy mieli z tego sukcesy, tak? Młodzieżowe i później druga liga, trzecia, pierwsza. Ale dokładnie. To trzeba, mówię. Trzeba. Także tak to wygląda. Powiedz mi, myślałeś, że Anvil będzie walczyć o puchar tej ligi i o realnie szanse na półfinały? Przed sezonem, ja powiem szczerze, że ja tylko liczyłem na walkę o ósemkę. No i tak walkę. No, wiedziałem, że Przemek Rosynkiewicz na pewno stworzy zespół waleczny, ale myślałem, że jednak ramy budżetowe nie pozwolą na to, żeby się bić realnie o półfinał. Tak naprawdę, że teraz naprawdę, jeżeli nie będzie półfinału, to wielu będzie zawiedzona i powie, że to klęska. Tak, to też jest bardzo ważne. Uważam, że Przemek przede wszystkim, znając Przemka osobiście, wiedziałem, że jak się tu trafił do klubu, wiedziałem, że ten kolejny sezon, który będzie już mógł budować zespół, że trafią tu zawodnicy, którzy... Charakterni, którzy oddadzą, wszyscy za jednego, że każdy meczu będą dawać ze siebie 100%. I to się złożyło na to, że dzisiaj jesteśmy zapewnioną ósemką, gramy od pozycji 2-3 z tego, co tam może wyjść, tak? Matematycznie jedynka, ale to Szary musieli przegrać, ale 2-3. 2-3 to jest. Jeśli my przez sezon liczyliśmy na ósemkę, dzisiaj mamy to, to tylko i wyłącznie możemy być dumni z tych zawodników, jeśli nie mają medalu. Nie wiadomo, czy będą mieli, ale z tego, co było przed sezonem, a co mamy teraz, to tylko i wyłącznie możemy być dumni. Bo proszę mi uwierzyć, że w każdym meczu jest walka, w każdym meczu jest gryzienie parkietu, a przede wszystkim ten zespół, uważam, że tu bardzo kluczową rolę wykonuje Szymon Szewczyk i Kamil Łoczyński, z tego co nawet wiem, że ten zespół czuje się komfortowo, że to jest jedna wielka rodzina. No bo właśnie, nie zawsze, jeśli masz... Tym spirit jest bardzo ważny. Że tak, to jest najistotniejsze, uważam, bo jeśli przyjeżdżają obcokrajowcy, nie czują się swojsko, ale ktoś o nich dba, opiekuje się nimi, także proszę uwierzyć, że to wszystko złożyło się w jeden cały, że tak powiem, w jedną mocną pięć, że tak powiem. I dlatego dzisiaj mamy to, co mamy. Wiadomo, playoffy to jest kompletnie inne granie, ale z tego wszystkiego gramy teraz puchar u siebie. Miejmy nadzieję, że będziemy się cieszyć, że go zdobędziemy. Ale gramy tu o drugie, trzecie miejsce. Przed sezonem, po ostatnim sezonie, no to proszę zobaczyć, co to jest za problem. Ja myślałem, że będzie, że Anvil, myślę, że większość tak myślała, że na tym etapie, co teraz jesteśmy, to będziemy walczyć tak jak Astoria i Wilki, Tref o ósemkę. Ja myślałem, że tak będzie. Ja osobiście też tak myślałem, ja nie mówię, że ten, ale byłem jednego pewny, bo ja... Przed pierwszym spotkaniem oczywiście jeszcze. Ja jednego byłem pewny, że tu nikt się nie położy, bo wiem, trzeba też pamiętać, że trener Przemek Frasnowiedzia był trenerem w Arce, to też miał samych polskich zawodników i potrafił wejść do playoffów. Samych polskich zawodników. No. Ale dlaczego? Bo w każdym meczu była taka walka, a ja ogólnie jestem też takim fanem takiej walki. Ja uwielbiam, jeśli zawodnik się rzuca na parkiet, oddaje serce. Takim samym zawodnikiem byłem. Dzisiaj jestem trenerem takim też charakterem, że uwielbiam, jeśli drużyna walczy, jeśli się nie poddaje. I dzisiaj proszę zobaczyć, kiedyś taką zdjęcie było bardzo sławne w całej Polsce. Jak trzech Amerykanów rzuca się o piłkę. Ja chodzę na mecze jakoś od 8 roku życia. Rzadko taki widok, bardzo rzadko. Nie wiem, czy widziałem piękniejsze zdjęcie, które zostało zrobione. Trzech zawodników amerykańskich leży na parkiecie, ale to jest kolektyw. Jeśli nie ma kolektywu, może nic z tego nie wyjść. A drugą aspektem jest też dobór zawodników. Zawsze trener Przemek mówi o tym, bo trzeba wywiad przeprowadzić, bo każdy jest z nas innym człowiekiem. Jeśli nie trafisz, że tak powiem, na zawodnika będziesz miał takiego zwanego raka w drużynie, to proszę mi uwierzyć, że momentalnie może się to rozpaść, bo jeden na wszystkich, jeden będzie gadał na drugiego i to wszystko nie będzie miało, że tak powiem... O tym też wspominał Witor Gruziński w wywiadzie. Jak nie oglądaliście, to zapraszam na robienia. No, po zespokojeniu zespólnie rozmawiałem z Wiktorem Grudzińskim, Hali Mistrzów. Po 15 minut rozmowy. Tak. Bardzo ciekawe. Powiedział, że nie każdy nadaje się do odstawka. Tutaj musi trafić zawodnik charakterny, odporny psychicznie. Tak. I mówił, on
jeżeli hala ryknęła, był doping, to nie widział innej możliwości, jak oddać serducho tak. I zrobić wszystko, co możliwe, żeby wygrać. To też trzeba pamiętać. Dlatego to był bardzo charakterystyczny zawodnik tak. I taki właśnie musiał. Ja pamiętam, Wiktor Grudziński. Pamiętam, jak dziś była taka też sławna akcja, jak Wiktor... Co trójkę, potem wsadził. Trójka i wsadził, ale... I to tak, i to z całym szacunkiem doktora. Wiktor był zadaniowcem, ale walecznym. Takim, i że proszę toż... zobaczyć, że on tam głowę wsadził tam, gdzie nie jeden by nogi nie chciał wsadzić. I to jest to, że też jak powiedział, że nie każdy tu trafi. Nie będzie i się odnajdzie, bo to jest presja. To wszyscy my, mieszkańcy, to wiemy, że tak powiem, wszystko o tych zawodnikach. Gdzie jeżdżą, jakim samochodem, tak. Po co nas. Ja sam pamiętam, jak byłem młody, to ja jeździłem, patrzałem, gdzie kto mieszka, bo autograf, gdzie bo chodzą, to. Tak, ja dzisiaj mam, że tak powiem, swoje lata, jestem też trenerem, a ja widzę, kogo znam, to przyjdę, porozmawiam, bo mnie to raduje, że mamy koszykówkę w Wrocławku na tak wysokim poziomie, z taką wieloletnią tradycją. I to jest jedno z najważniejszych. To jest powód do dumy, dlatego trzeba wspierać, uważam, klub. Mnie się osobiście bardzo nie podobało i zawsze jestem emocjonalny pod tym względem, bo ja też jestem trenerem grup młodzieżowych, ale też jestem wieloletnim kibicem i to też muszę podkreślić. Ja jestem emocjonalnym człowiekiem, bo jeśli widzę, że przychodzi przykładowo trzech, czterech zawodników, tak jak było przed poprzednim sezonem, do którego już za bardzo nie chcę wracać, ale widzisz, że przychodzą i oni ci nie biegają, nie chodzą, nie walczą, to mnie osobiście serce boli, bo ja tyle lat chodzę, ja czy pan na te mecze. No to czego ty mówisz, kiedy pan, jesteśmy na ty, wszyscy ja, wiemy, że na ty tak, jesteśmy. No to może przepraszam, to wiesz jak jest, też jesteś kibicem i jeśli widzisz różnicę przed tym sezonem, co było, a jest teraz, że w tamtym sezonie nie chcieli walczyć, nie chcieli biegać, nie chcieli to gdzieś aż człowieka serce tak, pęka. Tak. A jeśli tu widzisz, idziesz na mecz tak. I nawet teraz ostatni mecz z Toruniem graliśmy, cała hala stoi i gdzieś szósty zawodnik staje. Ja to jest, no. I jest ogień. I ci zawodnicy czują, napędzają się jeden z drugim. A jeśli nie ma, jeśli też kibice widzą, że tym zawodnikom się nie chce, że oni mają po prostu, no nie chce im się, tak? No to też nie ma tego smaczka. A jeśli widać, że nieraz jest tak, że brakuje umiejętności, ale charakterem nadrobisz wiele. To halasz pomaga. Hala pomaga i nie oszukujmy się, to też nie jeden trener przychodzący do Wrocławka mówi, że to co widzi na trybunach, to jest niesamowita historia, że to pomaga. Bo to naprawdę pomaga. I dlatego mówię, że miejmy nadzieję, że ja liczę osobiście na to, chciałbym, ja nie mówię o złocie, ale ogólnie chciałbym, wiadomo, że chciałbym złota, ale wejście do tej czwóreczki by było dla nas, kibiców, dla klubu, uważam, dla wszystkich mieszkańców Wrocławka, po tym, co było, to by była niesamowita historia spełnienia. Ja na to liczę i życzę przede wszystkim Przemkowi całej drużynie dużo zdrowia i powodzenia, bo tam w pewnych momentach tego wszystkiego na wysokim poziomie liczy się najmniejszy detal. To jest najmniejszy detal taktyczny, nietaktyczny i to są, nam się nawet nie zdaje, bo ja sam osobiście bardzo dużo przez to, że rozmawiam z Damianem, jak Kamilem Sadowskim, o nim dużo mówią na ten temat detali. I takie detale w ważnych meczach playoffowych są bardzo, bardzo ważne. Nie? I dlatego cieszymy się z tego, co mamy i miejmy nadzieję, że zaczniemy od pucharu, wygramy puchar, a później... I potem z górki. Nie wiadomo też, na kogo trafimy, bo jeśli będzie albo... Czarnia albo Legia. Przepraszam, Toruń albo Legia. Toruń albo Legia, może jeszcze chwilę na ten temat, no to Legia na pewno przestała grać w pucharze, tak? To też świeżości dostanie. Właśnie. Te loty, to wszystko ma... Groźne. Organizmie ludzkim się odbija, że tak powiem. Toruń też, no wiadomo, że ja osobiście, czy ty chcielibyśmy z Torunia, no blisko, tak. Blisko, kibice, blisko do Warszawy, kibice, Warszawa, tak. Hala nie za duża, tak. Nie wpuszczają do końca przyjezdnych, tak, to a do Torunia blisko i jeszcze każdy wejść. Jeszcze proszę mi wierzyć, że no, 1000 tam osób, tak. Nieraz się zdarzyło, że było 1000 czy 1200 osób na no. Meczu, to jest niesamowita historia. Z Wrocławka. Z Wrocławka, oczywiście no. Z Wrocławka i to jest, że tak powiem, niesamowite, tak? Jeśli ja widzę, że tak powiem, że ludzie angażują się, samochody, to pociągi, to jedzie sobie do Torunia na mecz i to też przede wszystkim play-offy, to jest inna gra i to wsparcie tych naszych kibiców, jakbyśmy dali im, że tak powiem, w Toruniu, to też dla nas, że tak powiem, jest... Tak, to się u siebie wszystkie mecze. Tak, wszystkie o, właśnie tak dobrze mówisz, bardzo dobrze mówisz, że to jak mecze u siebie, ale to mówię, że Toruń też jest, ogólnie Toruń też dla mnie objawieniem jest, nie oszukujmy się. No właśnie, bo nie spodziewał się nikt. Czarnych i Torunia najbardziej. Czarni i Torunia... Potem tak. Anwilu, ale Anwil tak. Widzieli, że będzie jakoś wysoko, ale tak. Toruń i Czarni to mieli walczyć o utrzymanie. Tak, tak.
Ale z tego, co zawsze dawałem i tam tłumaczył, jak grał też w Czarnych Słup, że naprawdę trener też Cesarowski potrafi maksa wyciągnąć ze swoich zawodników. Że ma też takie podejście, bo też jest trochę tak fajnie, bo też grał w koszkówkę. Kto mówił? To? Damian Janek. Grał w Słupsku. Coś to myślałem, ale tak, żeby kibic... Grał w Słupsku, mówi, że naprawdę trener Cesarowski ma... Grał też przez to, że grał, ma taką czujkę do tych zawodników. I tu to jest dla mnie Czarny są objawieniem. Tylko ciekawe jak fizycznie, tak. Tylko ciekawe jak właśnie oni fizycznie będą wyglądać, bo się wiadomo, obawiam. Ale mimo wszystko te mecze, które mieli, nie wiadomo, że play-offy to ale już mecz po dniu, no. To może mieć bardzo duży aspekt, nie? Tak samo jak Toruń, no ma też waleczny, niesamowitą pracę też wykonuje trener Torunia. Do też ładnych, fajnych chłopaków, że tak powiem, skompletowych, którzy walczą i nie oszukujmy się, no kto by pomyślał, że Toruń będzie w play-offach. No i będziemy tej rywalizacji się obawiać, bo no nie ma co. Bo czy Legia nie gra w pucharach, świeżości nabrała, wiadomo, ale Torunia tak samo się każdy obawia. Oczywiście, że tak. Torun jest bardzo groźny. Legia też jest bardzo groźna. Ma tych szansów niesamowitych, którzy nie wiadomo w którym meczu, który że tak powiem, wypali, tak mówiąc w slangu koszykarskim. Ale chyba Maxa już grali. To, co grałem teraz, chyba Maxa Torun. Chyba już... No. Mi się wydaje, że to, co ostatnio grali w Włocławku tak. Z Czarnymi, to, tak. To wyciągają to już, jak... Z nitki, tak, to już jest tak, ale mówię, że ogólny Torun jest ciężkim rywalem, ale ja osobiście uważam, że Legia chyba będzie jeszcze gorszym dla nas rywalem, bo tam, tak jak powiedziałem, że nie wiadomo, kto w danym meczu wystrzeli i mają dużo szczerców trenerkami. I to doświadczenie z tymi, z Redzio Emilia przecież parą grali. Tak, to jest naprawdę, ale miejmy nadzieję, że my będziemy się cieszyć i będziemy wspierać swoją drużyną, by przejść do ćwierćfinału, do półfinału. Miejmy taką nadzieję, mając takie wsparcie, takich kibiców, takich ludzi z pasją w tym mieście, to naprawdę. Ale proszę mi wierzyć, że bez pasji, że tak powiem, uważam, że pasja jest bardzo ważna, zaangażowanie przede wszystkim. Jeśli ktoś kogoś jeszcze wspiera w tym wszystkim, tak jak powiedziałem, dlaczego na początku wywiadu powiedziałem o żonie trenera, bo wspierała. Proszę mi wierzyć, że to jest tak ważny aspekt rozwoju, dlatego jeśli ktoś ma żonę przykładowo, jest wyrozumiałą kobietą przykładowo, i wspiera, to proszę mi wierzyć, że wsparcie jest bardzo ważne. Bo na przykład mnie wspierają rodzice, ja czuję to, ja mam dwójkę dzieci, mam trening, mam pracę i wsparcie takie jest bardzo, bardzo ważne, żeby po prostu robić progres. I pasja musi być. Jak nie ma pasji i ktoś idzie tylko, to nie ma, że tak powiem, sensu. Ja na przykład idąc na trening, to ja biegnę, bo wiem, że na przykład negatywny dzień, zły dzień miałem, ale idę na ten trening, jest kompletnie, wszystko się odwraca, jest pasja, zaangażowanie. Bez pasji, zaangażowania nie będzie nic. I to wiemy z własnych doświadczeń życiowych. I dlatego ja dziękuję za to, że rodzice mnie tak wspierają i brat i tak dalej. I do tego mam dwójkę dzieci, dla których ja muszę coś się rozwijać i być przede wszystkim ojcem. I uważam, że ludzie z pasją mają o wiele lepiej, bo każdy ma z nas jakąś tam pasję i cel i dąży do tego, by rozwijać się jak najlepiej. Nie? I dlatego to uważam jest kluczowe. Dlatego jeszcze raz apelujemy o przybycie do Hali Mistrzów w środę i czwartek, żeby szósty zawodnik zapłonął, żeby był słyszalny w Hali Mistrzów, żeby pomógł zdobyć ten obowiązek. Do Bydgoszczy również w niedzielę. Tak. Zapraszamy, myślę, że bilety już można kupić. Więc... Tak, są już bilety w sprzedaży, osobiście sam się wybieram. Ja również tak samo. Także i do tego zapraszamy wszystkie dzieci do uprawiania sportu. Ja oczywiście jak najbardziej zapraszam na koszykówkę, ale mówię... I do TKM-u, do Mariusza. Tak, zapraszam. Jeszcze raz chciałbym podziękować na koniec za zaproszenie przede wszystkim. Dziękuję. Chciałbym też, akurat znamy się już trochę, to chciałem powiedzieć, że też wykonujesz niesamowitą pracę. Dziękuję bardzo. Pochwalić, bo ja żyję tą koszykówką. Ja naprawdę mam na punkcie koszykówki trochę, że tak powiem, kopla. No widać, widać. I dlatego chciałem pochwalić również ciebie za to, że jaką pracę wykonasz. Te wywiady, patrzenie, jak to wygląda bardziej z bliska. To też ludzie oglądając to dopiero też doceniają, jaką trzeba pracę ci zawodnicy muszą wykonać, bo bardzo fajnie to pokazujesz i czy idziesz na tą trzecią ligę, czy na to, bardzo fajną pracę wykonujesz, także też chciałem tu pochwalić, bo mówię, ja jak ktoś widzi pewne rzeczy, to może śmiało o tym gadać i dlatego też szacunek dla ciebie za to, jaką pracę wykonujesz. Będzie tego więcej. Nie, jest okej, okay. Ja pamiętam jak zaczynaliście, gdzie jesteście dzisiaj i dlatego to jest cały czas rozwój, tak? I idziemy w dobrym kierunku i dlatego uważam, że takie ja osobiście nie ma tam wywiadu, którego bym, że tak powiem, od was ze strony nie obejrzał, bo mnie to każda nowinka, te nowinki są tak ważne, bo coś już wiesz, coś się gdzieś dowiesz i to też
Mnie osobiście jako trenera, jako człowieka też rozwijał, bo coś się dowiał. A może to tak, a może to tak, a może miał taką rowinkę. To jest bardzo ważne, dlatego szacunek za twoją pracę, którą tam wykonujesz. Dzięki naprawdę, Mariusz. Nie, ale mówię naprawdę, bo człowiek, jak spojrzysz tak oczkiem i nie zauważysz tego, bo się tym nie interesuje. Jak ja siedzę i interesuję się, no to widać, że ty też jesteś tak, ja jestem zaangażowany w pracę, tak samo ty jesteś w koszykówkę, w swoją pracę. A tak. Jeśli byś miał pracę taką, że przyjdziesz, a pójdziesz, bo zrobisz, to z tego nie ma nic. No dlatego te zaangażowanie pasja, od razu wyczuć się, da się ktoś zaangażowany, kto ma jaką pasję w tym wszystkim, tak? I do tego trzeba dążyć, by mieć pasję, by robić to, co się lubi i wtedy tak. Jest łatwiej rzeczy. Tak, a tym bardziej, że mówię, że na ten temat koszykówki można było, ja bym mógł rozmawiać. No, tutaj rozmawiamy, nie wiem, długi trwał program. Proszę uwierzyć, bardzo miło jest i się człowiek rozmawia, ale ja naprawdę kocham tą koszykówkę. Jestem w niej wiele, wiele lat i mówię, zacząłem te treningi od generała i dzisiaj mam dzieci, które trenuję i ten aspekt tego wszystkiego rozwijania się dzieci, młodzieży jest tak ważny, że dlatego bardzo, bardzo polecam. Jeszcze nie ostatnia nasza rozmowa, myślę. Miejmy nadzieję, że będziemy się częściej spotykać, będziemy rozmawiać o sukcesach. Oczywiście. I to też dla mnie jest ważne, bo ja mogę też powiedzieć tu przy tobie o pracy z dzieciom i z dziećmi i młodzieżą. Proszę, to jest ciężka praca i nie zawsze doceniana. A tu prezes, tylko rodzice to widzą. Tak, rodzice. I to też nie zawsze, bo są koronawirus jest i tak dalej. Rodzic przyjdzie, porozmawia, a uważa, rodzic przyjdzie, porozmawia, a też nie widzi pewnych rzeczy, jak się to dziecko zmienia na treningu. Bo jeden przyjdzie, będzie stał pierwsze 3 treningi w kącie, potem dopiero zrobi 2 kroki, potem się cofnie 3 kroki i potem dopiero pójdzie. Ja takie miałem. Ja naprawdę tych troszkę już pracuję i tych dzieci się troszkę, że tak powiem, przewinęło i widzę. I dopiero rodzic jest tak nieraz, że sam przyjdzie, powie, naprawdę dziękuję, bo widać ten progres. Nie po miesiącu, nie po dwóch. Ale po jakiejś systematycznej pracy przychodzi rodzic i, że tak powiem, dziękuję, bo widzi, że dziecko się zmienia. A to też jest bardzo ważna sprawa, że dużo zależy od rodziców. Jeśli rodzic zaufa trenerowi, to tylko będzie dobrze. A jeśli rodzic będzie sceptyczny, czy to dzisiaj będzie no, to ciężko. To jest ciężko. To jest ciężko. I tu nie ma o czym mówić. Dlatego tu prezes bardzo mnie zaskoczył tym podejściem, bo docenił to, jaką ciężką pracę wykonywałem w poprzednim klubie. I rozmowa z prezesem, co widzi, jakby chciał, to jest taki magnes i taki ten, żeby iść do przodu. Zaufanie musi być. Nie, zaufanie jest podstawą. Tak samo jak mówię w życiu prywatnym, czy tam w związku, czy w małżeństwie, czy innych sprawach, ale to jest cały czas zaufanie, cały czas jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Jeszcze raz dziękuję Mariusz za przybycie. Dziękuję bardzo. I zapraszamy wszystkich jeszcze raz do Hali Mistrzów, do treningów, do zapisywania dzieci do Mariusza. Proszę chociaż zobaczyć, jak to wygląda, bo to jest bardzo ważne. Bardzo Ci dziękuję, Marku. Dziękuję ślicznie. To był program Szósty Zawodnik. Jeżeli materiał Wam się podobał, zachęcam do kciuków. Jak najwięcej, jak nas wspieracie, chociaż kciukiem. Tak. Bardzo się cieszymy. Jak możecie nas wesprzeć subskrypcją kanału WLC, również się cieszymy i zachęcamy do oglądania, do śledzenia WLC.pl, bo takich spotkań jak dzisiaj będzie więcej. Oby. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kamil sam, 8 sekund, jest, jest, Arwil mistrzem Polski, po 15 latach przerwy. A dzisiaj tutaj nielegalnie na boisku sporo osób, ale kto to będzie pamiętał? Wszyscy pokrzyczeć, mistrz, mistrz, Arwil mistrz! Wiele lat
czekali kibice. A przecież wiemy doskonale, że tutaj we Włocławku ci kibice od 25 lat są związani z tym klubem na dobre i na złe. Do domów, ale tutaj nie, nikt nie chce wracać dzisiaj do domu. Brawo Anvil, brawo włocławska publiczność. Dzisiaj wszyscy spisaliśmy się na medal.